Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Nazywam się Piotr Jabłoński. Jesteśmy w miejscowości Toruń, oddział 0326. Tutaj kolega Darek, wideolotnik, po prostu przejeżdżał przez Toruń i tak postanowiliśmy skorzystać z okazji i coś tam chciałem zaprezentować swoje gołębie młode. Może parę zdań też na temat choroby adeno, w ogóle choroby gołębi w tych latach, bo ostatnie 2-3 lata gołębie niestety drążą inne choroby też. No i tam siłą rzeczy o produktach Greenplaya. To tam krótki filmik, nie będziemy tutaj zanudzać. A drodzy hodowcy, no co, no chciałem na początek wspomnieć tutaj, no mówię, tak jak głównie gołębie młode, teraz niedługo zaczynają już wielkimi krokami, zbliżają się loty. Także tutaj taki kluczowy dla młodych, jak ja podaję, tutaj to jest multigrenlak. Pewnie każdy zna 9 szczepów bakterii. To jest takie kluczowe. To jest nośnik, jest oligofruktoza, to jest bardzo ważne, bo tu dłużej przeżywają te bakterie w jelitach, zdrowe dla gołębi. Także tu nie ma oczywiście konserwantów, konserwantem jest witamina C. W ogóle firma Greenplay nie używa żadnych śmieci, nośników, w sensie jakieś tam przeciwsubstancje brylujące, czy jakieś konserwanty. Tego po prostu nie robimy, nie? Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o młode, to wiadomo, że karma lekkostrawna, staram się tutaj jęczmień, siemię, owies, trochę kukurydzy, no już taka lepsza karma jako nagroda idzie, także mówię, no żeby grochu, peluchy, to po prostu no, tego w ogóle nie używam. Co jest ważne, teraz przy upałach elektrolit balans, 14 aminokwasów, też jest bardzo istotny, no to uważam, to jest klucz. No oczywiście każdy już, dużo hodowców w Polsce, w Europie, na świecie, bo wysyłamy i Stany Zjednoczone, i Portugalia, i do Chin, i do Arabii, także tutaj po prostu te aminokwasy są kluczowe, nie? Na loty gołębi, czy stare, czy młode, czy po szczepieniu, czy przy parowaniu, czy przy chorobach. No aminokwasy dla ludzi zresztą to jest też klucz, nie? Bez aminokwasów nie ma życia. Tu jest tych aminokwasów aż 14. Jak się po prostu, kto ma trochę pojęcia, to też jest istotne. Od razu czuć, że tu są aminokwasy. Także no oczywiście jest witamina B jeszcze, witamina C jako konserwant, tak? Tylko rok termin ważności, nie 2, nie 3 lata, nie 5 lat, bo tu nie chodzi o to, żeby gołębie zasyfiać, jelita i tak dalej jakimiś konserwantami. Także no ale ten produkt to chyba w Polsce naprawdę, śmiem twierdzić, że dużo hodowców nawet jak nie stosuje, ale zna. Także tutaj to jest, dlaczego to jest dla młodych kluczowe? Chodzi o to, że jest lepsze trawienie, przede wszystkim jest lepsze trawienie, tylko co jest ważne, ja oczywiście to dużo tego podaję, ale nie jak wypuszczam młode na przykład, bo ja młode wypuszczam na przykład poniedziałek, środę, piątek, na przykład co drugi dzień, no bo też wiadomo, wdowce trzeba oblatywać, inne sprawy, wdowy, no to staram się to dać raczej tak w piątek, nie? W piątek poczwartkowy, czy wywózce, czy oblocie, to wtedy w piątek dostają, też w sobotę, no bo dlaczego? Bo jak da się w ciągu, albo po oblocie, nie? Bo chodzi o to, że ten elektrolit ma taki power, że po prostu te mutki za wysoko, czy odchodzą, czy coś, no nie ma jakby ryzykować w sensie podawania tego przed oblotem, albo jak mutki latają sobie tego dnia na wolności, tylko zawsze po. No oczywiście jak coś młode łapie, czy lekko zgęzieją, czy tylko jakaś, cokolwiek, jakaś choroba chwyci, cokolwiek. Od razu idzie karma lekkostrawna z siemiem, trochę konopi, kasza gryczana, ryż. No i oczywiście idzie balans do wody. Jeżeli już trzeba, to wtedy idzie wiadomo z antybiotykiem, czy tam CVT Daxtrin, czy Vexinomax 50. No i na karmę wtedy idzie obczyszczenie jelit, Vegegren Natural, tak szybko będę mówił, biegunka, to idzie na karmę, balans do wody, można też oczywiście to dać z probiotykiem, no i młode 2-3 dni jest po temacie, nie? No trzeba po prostu szybko reagować, nie? Co jest takim istotnym, jeszcze też hodowcy znają, no ale już skorzystam, to powiem, broncho, inhalik na białym oregano, to są wyciągi z ziół. To są wyciągi, to jest tak silne, że praktycznie to można powiedzieć kolokwialnie, że to jest taka siła, no można powiedzieć, tak niektórzy twierdzą, że siła antybiotyku. Tu jest czyste drogi oddechowe, brak śluzu, nawet tam suchy katar, takie rzeczy. No po prostu zamiast antybiotyków to ten broncho-inhalik jest fajny po prostu produkt, nie? No i co tam, drodzy hodowcy, no tutaj, bo jeśli chodzi o upały, nie, no oczywiście po locie poniedziałek, wtorek na stare razem z chrzanem, to jest w zestawie lotowym, no co jest istotne jeszcze, bronchocan, mentol plus zioła,
tak samo na brodatce. No to jest przy upałach, niektórzy nawet spryskują tym gołębniki, no, dodają też do kąpieli. To jest naprawdę fajny, fajny kluczowy produkt, nie? Także to jest już, to uważam, rewelacja, szczególnie przy upałach, bo nie powiem, w zimę, chociaż ja znam hodowców, co stosują to całym rokiem, raz w tygodniu, dwa razy, nie? Ale nie chcą tego, jak jest bardzo zimno, to nie chcą tego za bardzo, albo połowę dawki wtedy, nie? Na przykład wtedy 5 ml na litr wody, nie? Jak jest tak, jak teraz jest 30 stopni, to 10 ml na litr fajnie obczyści po prostu naprawdę układ oddechowy, nozdrza, także to jest już, mówię, też bardzo fajny produkt, nie? No, drodzy hodowcy, co tam? No, chrzan flek, to jest to właśnie to z bronchem, z broncho inhalik zamiast antybiotyku. Drodzy koledzy, naprawdę polecam, nie tylko antybiotyki cały czas, zresztą tam doksycykliny czy coś, to już to nawet na gołębie nie działa. No i drodzy hodowcy, kluczowe, co jest jeszcze? Grzyby. Nikt nie zwraca na to uwagę. Każdy mówi, a kichają, drogi oddechowe, chore, zatyka. A to nie są drogi oddechowe, to są grzyby. Drożdżaki, grzyby, które już wchłaniają się coraz niżej, wielita w płuca. I to jest zakała, nie? Dlatego polecam bardzo ten też Fungir. To jest taki produkt na grzyby. Akurat i tak to wszystko będę, bo tak nie wiem. O, tak to wygląda. To jest 300 gram. To jest na grzyby ziołowy, ale bardzo silny produkt. Tak samo Fungi Herbisatin 3+. Też fajny, tu akurat Radek Mroczka, mistrz Polski, o tym wspominał. Zresztą nie tylko o tym, bo kto oglądał filmiki z Radkiem Mroczką, to Radek Mroczka mówi, jakich produktów używa z naszej firmy, z Greenplaya. Zresztą nie tylko Radek, ja nie będę wymieniał teraz hodowców, którzy używają, to nie chodzi o to, bo to nawet w katalogu mamy wypisane, ale to tych głównie hodowców, tych czołowych, ale to już nie chodzi o to. Także no, drodzy hodowcy, co ja mogę tutaj jeszcze, co ja mogę powiedzieć? No wiadomo, TKK Natural, to jest też fajne takie ziołowe, kokcin heksa, to jest przebadane weterynaryjnie na SGGU w Warszawie pod kątem działania, właśnie te produkty z tej serii, tak? TKK Natural, kokcin heksa i Fungi Herbisatin, jeszcze Wormix Plus, tylko akurat tego nie ma, się skończyło, tam duża partia poszła do Portugalii i chwilowo tego nie mamy, nie? Pewnie ktoś wie, no to tam już pokazywałem, nie będę, TKK Natural, tak wygląda na przykład, nie? To tam przykładowo, bo to i tak ja dla swojej gołębi będę. Kokcin heksa jest taki sam, tylko że brązowy produkt, no nie będę tutaj po prostu już tak to mniej więcej, ale to są fajne produkty, zamienniki, żeby oczywiście nie podawać leków, tak? Także, no wiadomo, no jak coś się dzieje, to już trzeba podać jakiś tam, czy ronidazol, czy metronidazol, nie? Ale ogólnie też takie zioła dwa razy w tygodniu, czy po locie, tak jak dla młodych, o, tu jest właśnie kokcin heksa. Także tak to wygląda, nie? No oczywiście, co jest ważne? Jodalina jest ważna, żelazo, no to już takie po prostu są, nie chcę tutaj zanudzać. No i taki kluczowy jeszcze nasz produkt, szybko powiem, też dla młodych idealny, Leuzela, rapotnik Leuzela, nie? To jest, drodzy hodowcy, taki silniejszy od czosku, silniejszy od oregano. Czytałem gdzieś tam w internecie, że dopingują tym też konie, pieski, ale to jest dozwolone ogólnie, nie? To nie jest zakazane, to jest na roślinie, kto sobie tam będzie chciał, rapotnik Leuzela. Dla młodych rewelacja, tylko polecam bardziej poniedziałek, wtorek, żeby mieszać to na przykład chrzan flek po locie. Przed lotem można też, ale to trzeba wyczuć jakiś podwiatr, lot czy coś. Raczej z wiatrem bym tego nie proponował, zresztą tak samo jak balansa, nie? Na młode trzeba bardzo uważać, nie? Po prostu wiecie, hodowcy, o co chodzi, także tak to wygląda. Także rapotnik Leuzela to jest taki kluczowy produkt, też bardzo zdrowotny. Kto ma pieniążki, bo to nie jest tanie, to robią hodowcy z tego nawet kurację 7 dni wiosną, czy nawet jak zostanie to młodym po locie. Także mówię, Leuzela, fajnie to na karmę jest. No i drodzy hodowcy, co? No raczej tutaj już wszystko powiedziałem. Zresztą na YouTubie jest trochę na kanale tych filmików i staram się jakoś sukcesywnie, no trochę ostatnio może troszkę mniej tych filmików jest, ale no to jest katalog z naszej, wiadomo, z naszej firmy, to później jeszcze będzie tam jakoś pokazane. Tu jest taki eliksir z acerolą, jeszcze Akai, o, Akai jest bardzo fajnym produktem, Akai 18 naturalnych aminokwasów, zresztą to jest w aptece zdrową żywnością dla ludzi też, nie ma problemu, bardzo zdrowy produkt z jagód Akai, nie, no to jest rewelacja po prostu.
Także, no ale to, no wiadomo, mamy też ostropest na wątrobę, dużo produktów jako sok, nie? Także drodzy hodowcy, co? No przejdziemy teraz na chwilę do gołębi młodych, pokażę parę, znaczy tak króciutko, jak tam przy w gołębniku młodych, jakieś tam jeszcze kluczowe rzeczy powiem, jak ja to w ogóle robię po odsadzeniu od rodziców i to ogólnie takie prowadzenie, to jeszcze wspomnę po prostu przy gołębiach młodych, nie? Także zobaczymy się za chwilę, drodzy hodowcy, no w gołębniku. Chodź. Witam hodowcy i hodowczynie, ponownie Piotr. No to jesteśmy w gołębniku młodych. Ja już długo nie sprzątałem u młodych. Chodź. Dopóki jest zdrowie, wszystko jest, to nie sprzątam. Jest na razie wszystko ok. Młodych mam w tym roku 161. No wiadomo, mi się tam 3 lata temu niecałe spaliły te gołębie, dlatego młodych chowam teraz po 160-150. Normalnie już będę chował tam po 90, po 80, także... Część młodych będę po prostu też jesienią trochę późnych sprzedam. Tam z linii Mustanga, z linii Porsche, z Battenburga. No wszystkie gołębie są z badaniami DNA. Kupowałem też gołębie w Portugalii ze wspólnego gołębnika, które leciały 600 km pod wiatr. Także no mam trochę tych gołębi fajnych w rozpłodzie tutaj, no, głównie z badaniami DNA. Kto będzie zainteresowany, to mój numer będzie podany, telefonu. No i za rok będę młode do lotu też tam, za nieduże pieniążki będę odstępywał, także... A tutaj co do młodych, drodzy koledzy, no to po prostu mówię, tą deseczkę sobie położyłem, bo karmię raczej już gołębie z ręki, nie do karmika, muszą być do mnie przyzwyczajone. Także tak to wygląda. No, wczoraj były już na wywózce 10 km, dlatego tutaj karma trochę dzisiaj lepsza. Niech troszeczkę się odbudują, bo dzisiaj przyszły rano jeszcze 2 młode, wczoraj wieczorem o 19 jeszcze 6 przyleciało. No 10 km, ale no to był dosyć taki lot. Może trochę późno puściłem, już było parno. No ale nic, nigdy tak szybko gołębi nie trenowałem, drodzy hodowcy. Chodź. Nigdy tak gołębi... Chodź. Nigdy tak gołębi szybko nie trenowałem, ale w tym roku troszeczkę to się zmieniło. No tu jest jeden, 3 stare gołębie są. Tutaj stary ciemny z Delkamena. Tutaj chodzi taki 3-latek. No i drodzy hodowcy, jeszcze raz mówię, lekkostrawna karma, aminokwasy dla młodych, probiotyki i naprawdę nie ma problemu. Wiadomo, czasami coś się wkrzani, ale też dużo produktów w tym roku zużyłem na grzyby, nie? Czy to w proszku, czy w płynie, także na grzyby to jest, no to jest taki klucz, nie? Trzeba naprawdę bardzo uważać, nie? A i drodzy hodowcy, jeszcze najważniejsza rzecz. Zestaw lotowy na młode, jak ktoś zamówi tutaj przeze mnie, przez Facebooka, przez Messengera, czy mój numer telefonu będzie podany, to do każdego zestawu lotowego, jak ktoś będzie chciał, dołożę młotka wartości i na pewno ten młody będzie tyle kosztował, co ten zestaw lotowy, bo to będzie młody z Porsche, z Mustanga, z moich najlepszych gołębi, z tych, co teraz zaobrączkowałem, niektóre już wychodzą na wojlerę. Także gdyby ktoś do każdego zestawu lotowego dokładał młódeczkę, jak ktoś sobie oczywiście będzie życzył, nie? To nie ma żadnego problemu. Zapraszam na Facebooka Piotr Greenplay Jabłoński. Tam w kółeczku mam wnuczka takiego, także tam wnuczek jest pokazany z gołąbkiem. Także mówię, przez Messengera, przez Facebooka możemy się po prostu jakoś tam... Kto będzie zainteresowany, to zapraszam do współpracy, czy to pod kątem produktów, czy pod kątem gołębi. Naprawdę gołębie mam o Marcin Bożena Paluch, także tutaj od Wiesia Tokarczyka, od Wiesława Kurka, od Andrzeja Warchoła, od Marka Trzaski, od Marka Leśkiewicza, od Krzysia Szkolnego. No ja mam trochę tych gołąbków i to wszystko taka, koledzy, selekcja. To nie jest nic tak kupowane na chybcika. Wszystko jest poparte dowodami, DNA czy jakimiś dokumentami, także po prostu ja nie kupuję na szybko nic, tylko zawsze przemyślę. No i hodowcy co, no żegnam się z hasłem dobry lot, życzę wam jeszcze udanych lotów na stare, my teraz w poniedziałek mamy maraton, 760 km, no ja tam starych mam tylko 17, także zostało mi po połowie, bo tych starych miałem wszystkich tam 20 parę,
Niedawno jeszcze miałem 17, już tylko zostało 14, ale jeszcze się łatwo nie poddam, no bo roczne już wstrzymałem. Roczne sobie podarowałem i roczne zostają na drugi rok, na dwulatka. No zbieram jakąś tam drużynę, żeby po tym spaleniu tych gołębi, spaliło mi się ponad 200 gołębi, wszystkie lotniki. No i staram się odbudować stado, nie? No zobaczymy, jak to będzie. Mówię, żegnam się z hodowcy z hasłem Dobry Lot. Kto będzie chciał zestaw lotowy na modę, zapraszam do kontaktu. I życzę zdrówka naprawdę z całego serca dla wszystkich hodowców, hodowczyń i udanych lotów. Dziękuję. Tutaj, drodzy hodowcy, tak szybciutko jeszcze zaprezentuję roczniak. No uważam, takie przyszłościowe gołębie. No więcej mam tych rocznych. Pewnie każdy się domyśla, to jest oryginalny z Mustanga. Jego tato i mama jest z badaniami DNA. Jest jeszcze samiczka ciemna. Także tak to wygląda. Teraz go już nie kładę na ten lot, a tak to widzę, te gołębie rokują. No jest trochę taki duży, jego tata jest jeszcze większy, ale to piękne są gołębie, także tutaj samica jeszcze sporsza. No nie chcę łapać. Jest jak na taki ciężki sezon, to powiem szczerze, tych rocznych trochę zostało. Znaczy zostało, no. Było 71, a jest około 30, no ale koledzy, wiemy, jaki był, jaki w tym roku był sezon, nie? Ten siwek... 4 uchowane, 4 na modę do końca i 4 roczne, żaden nie zginął. Z tego mojego starego Szelensa 08, a samica od Battenburga z badaniami DNA. Jak ktoś będzie zainteresowany, czy tam późniakami, czy za rok mutkami do lotu, zapraszam. Ja mam te gołębie w boksach, co jest jeszcze kluczowe. Od Zbyszka Mitręgi i od Sylwka Czechowicza wpuściłem tam gołębie na to. Od Zbyszka Mitręgi z tego Barko. Dziękuję Zbyszkowi za te dwie samiczki, które mi odstąpił, jego rozpłodowe, to już samice wziąłem 3-letnie z rozpłodu i też właśnie dałem na teraz, przyłożyłem na to moją linię Mustangów, nie? Także gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do współpracy i